Międzyrzecki rejon umocniony. Zobacz, jak w Pniewie poprzedni włodarze tej ziemi zabezpieczyli się przed atakiem czołgów. Można domyślać się, że tam jest wschód. Tu jest zachód. Jak to wszystko ładnie zostało wymyślone. Jak czołg sobie ładnie najeżdżał na coś takiego i no raczej można się domyślać, że już przejechać przez to nie mógł. Jeden z bunkrów Międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Miejscowość Pniewy, czy Pniewo. 1 maja 2014 roku. A w zasadzie 1 maja 2015 roku. Widać solidny poniemiecki beton. A tak wyglądają zapory przeciwczołgowe tegoż to Międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Przypuszczam, że czołgi nie miały tutaj zbytnio wielkich szans. A tutaj parę innych bunkrów Międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Niestety nie poszedłem z wycieczką. Najbliższe bilety za 2 godziny. A nie pomyślałem, żeby kupić bileciki wcześniej. No właśnie, żona teraz podpowiada, że można to było pewnie kupić online. Zobacz, jakie ładne. Kolejny bunkier Międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Niestety nie ma żadnego opisu, nie idę z wycieczką. Już zaraz pójdę. I bunkier wygląda tak. Jest dziura, to jakby wieżyczka jakaś. Jak wiesz coś o tym bunkrze więcej, zapraszam do komentarza. I kolejne bunkry Międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Naprawdę znawcy bunkrów mogą się na ten temat coś wypowiedzieć. Niestety ja się na tym za bardzo nie znam. I jeszcze jeden ciekawy bunkier. Bunkrów tutaj w Międzyrzeckim rejonie dostatek.